Cześć, powoli wracam do zdrowia, a jednocześnie do opowieści o słowach. A ponieważ jestem akurat w Londynie, to pomyślałam, że nie ma lepszego miejsca na nowy początek niż to tutaj, czyli Południk Zero. A skoro Londyn, skoro Anglia, to oczywiście odcinek będzie o zapożyczeniach i o kalkach językowych. Ja jestem KBR, to jest Słowo się urzekło i porozmawiamy dzisiaj o tych wstrętnych anglicyzmach. Zapożyczenia to zło, a anglicyzmy szczególnie. Tak przynajmniej twierdzą niektóre wykopaliska z internetowej otchłani. Nie mogę znieść zalewu anglicyzmów, które zaśmiecają i szpecą nasz język. Tak niszczymy język polski. Makaronizmy, anglicyzmy i brukselizmy zalewają polszczyznę. To kolejna plaga anglicyzmów w naszym języku. To anglicyzm, więc trzeba to tępić. Czasami wydaje mi się, że zapożyczenia to taki polonistyczny odpowiednik czarnej wołgi do straszania dzieci. I rzeczywiście do naszego języka przenika bardzo dużo słów i konstrukcji składniowych z innych języków, w tym właśnie z angielskiego. Tylko czy rzeczywiście każdy, kto nie challenge'uje case'ów na ASAP-ie, już mówi czystą, pozbawioną zapożyczeń polszczyzną? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy przespacerować się angielską ulicą. Wygląda znajomo? No właśnie. Bardzo dużo słów, które dziś już zupełnie nie rażą nas swoją obcością, nie są rdzennie polskie. Wiele z nich zapożyczyliśmy, niekoniecznie z angielskiego. Część i Anglicy, i my wzięliśmy z innych języków. Na przykład tavernę z łaciny przez włoski, bank ze średniowiecznej łaciny, z greki wzięliśmy sobie teatr, a bar i market to oczywiście słowa angielskie. Nasz język składa się głównie z zapożyczeń. Szacuje się, że około 70% słów ma obce pochodzenie. Jeżeli zechcemy wyplenić je wszystkie, już nigdy nie zjemy bekonu ani kalafiora, nie wypijemy bulionu, nie zagryziemy deserem chałwowym, nie pokryjemy dachu blachą, nie staniemy w szeregu przed fontanną. No ale wracajmy do angielskiego. Język ten zaczął mieć silny wpływ na polszczyznę po II wojnie światowej, a napływ anglicyzmów zwiększył się jeszcze w latach 80. i 90. Z angielskiego pochodzą takie słowa jak toast, ranking, skaner, laser, biznes, dress, tramwaj i oczywiście chipsy. I chyba żadne z nich dzisiaj nas już nie razi. Trochę inaczej jest z kalkami, czyli takimi wyrazami i wyrażeniami, które są stworzone na wzór obcych wyrazów i wyrażeń. To na przykład autor w znaczeniu sprawca, wykonawca czegoś, na przykład autor napadu, autor zwycięstwa oczywiście. Tego językoznawcy wyjątkowo nie lubią, a szczególnie źle oceniają kalki składniowe. Takie jak na przykład A-klasa zamiast klasa A czy pierwsza klasa, albo Pszczyna Festival zamiast Festiwal w Pszczynie, albo jeżeli ta pszczyna jest tutaj nazwą, to po prostu Festiwal Pszczyna. A organizatorzy takich imprez coraz częściej używają kalk, tak jakby dzięki temu na festiwalu miało się zrobić bardziej światowo. Nie jest. Czasami tutaj jeszcze do tego wrzucają takie angielskie słowa, na przykład music, i od razu przypomina mi się program z mojego dzieciństwa. 30- i 40-latkowie, pamiętacie? Tęczowy music box? Czy walka z anglicyzmami ma sens? Chyba niekoniecznie, dlatego że wiele z nich jest nam po prostu potrzebnych. Zapożyczenia często wypełniają luki w języku, czyli nazywają takie przedmioty czy zjawiska, na które nie mieliśmy nazwy, albo precyzują takie określenia, które już mamy. I nie ma sensu tego na siłę spolszczać. Były już zresztą takie próby i nie wyszły zbyt dobrze, bo czy na przykład odmarszczkacja rzeczywiście brzmi lepiej niż peeling, albo ekranisko niż telebim? Cytując klasyka? Przypuszczam, że wątpię. A dymgła i mgłym też nie przyjęły się jako polskie odpowiedniki smogu. Co innego, kiedy bezkrytycznie przyjmujemy obcą składnię, albo na siłę wtrącamy angielskie słowa, wtedy kiedy polskie spokojnie sobie mogą z tematem poradzić. Wtedy rzeczywiście autorzy słowników mogą pogrozić Wam palcem. Jesteśmy przy Speaker's Corner. Co prawda trwają tutaj prace budowlane, ale jak zawsze tradycyjnie jest to miejsce, w którym każdy może wygłosić swoje poglądy, o ile nie obraża królowej. I z tego miejsca mam dla Was dwa apele. Pierwszy do wszystkich anglofilów. Czasami naprawdę warto jest się wysilić, trochę popracować swoimi zwojami i znaleźć polski odpowiednik jakiegoś słowa. I naprawdę Pszczyna Music Festival nie brzmi dumnie.
I drugi apel, może jeszcze bardziej istotny. Drodzy puryści, przestańcie mieć ból dupy o każde zapożyczenie, bo zostaniecie z bardzo, bardzo, bardzo ubogim słownikiem. Czasami lepiej jest dać sobie na wstrzymanie, rozejrzeć się dookoła, odetchnąć świeżym powietrzem, ucieszyć się życiem, albo na przykład tym, że od 2 dni w Londynie świeci piękne słońce.